Jak myślisz, co kryje się pod tą kartką? Hej wszystkim, tu Otida9 i dzisiaj postanowiłam nagrać taki jakby filmik z takimi właśnie produktami jakby, to znaczy z na przykład szamponami do włosów, perfumami, szalami pod prysznic i lakierami do włosów i tym podobne. Jest ich parę, bo wiem, że dawno na moim kanale nie było filmików, bo 2 dni temu miałam komunię, przygotowywałam się do komunii i nie miałam za bardzo czasu i w ogóle, no właśnie. Więc tak, pierwszym produktem to może zacznę od perfumów. Perfumów. Więc tak, pierwszym perfumem to jest perfum z Violetty. Tak, wiem, pewnie niektórzy z was się teraz śmieją, ale dostałam je na moje 9 urodziny od mojej cioci. Ładnie pachną. Ups. Przepraszam was za to, bo musiałam wytrzeć perfumy. Ale ładnie pachnie. Okej, kolejnym perfumem to jest... ostatni. Są inne produkty. Crush No You. Crush. Taki on. I polecam go kupić, bo jest bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie. I tak, pewnie się zastanawiacie, czemu nie nagrywam w swoim pokoju. Tak myślę. Otóż to, że... będę miała za niedługo remont, będę miała nowe meble, taki i w ogóle będę miała remont w pokoju i w ogóle mam straszny bałagan w pokoju. Nawet i obiecuję, że jak tylko będzie po remoncie mojego pokoju, już będzie gotowy, to wam pokażę. Nagram filmik, pokażę wam wszystko w moim pokoju. Teraz to nawet bym wam nie chciała pokazać, jak jest w moim pokoju, ale jeżeli byście chcieli na jakimś odcinku zobaczyć, jak mam teraz pokój, więc napiszcie pod tym filmikiem w komentarzach. I na pewno nagram w którymś odcinku i zaporównacie teraz ten pokój do tego, co będzie ten nowy. I będę miała czarno-biały pokój, więcej białego oczywiście. Mam już wybrane meble prawie. Okej, to nie o tym mam mówić. To teraz może mam jeden... Teraz od lakierów do włosów. To jest lakier Loretto. Nim przykałam sobie włosy, jak miałam komunię. Tak, i on jest bardzo dobry, dużo trzyma. Jak widzicie, więc też polecam go kupić. Możecie go kupić w Rossmanie. Tak, właśnie. Kolejnym żelem pod prysznic, produktem takim, to jest Isana, żel pod prysznic, Keep Calm, tutaj. Ja to dostałam na urodziny, normalnie możecie kupić, jak zauważycie. Nie dość, że ładnie pachnie kokosem, to bardzo jest przydatny, jakbym to powiedziała, i naprawdę skóra jest po nim lepsza. To znaczy, jakby to powiedzieć, no wiecie, o co chodzi. Kolejnym produktem to będzie spray, deo spray z Syngrey, nie, Syngrey, jak to dobrze czytam. Taki, dostałam go też na urodziny. Ładnie pachnie. To dziwnie wygląda, wiem. Pewnie. Ale polecam kupić, bo naprawdę ładnie pachnie. Kolejnym produktem, jak to powiedzieć, też od antyperspirant spray. To jest Isae. Tu też polecam kupić. Ładnie.
pachnie. Bardzo. Więc tak, polecam. Kolejnym produktem, szamponem, to jest Today. Today, ze mną najlepszy ziomek. Znamy się od lat, jak z gadżem i kielonym przemierzamy. Przepraszam was bardzo, ale to był mój moje powiadomienie na, bo dostałam nowy filmik z YouTube'a. No wiecie o co chodzi, jak się zasubskrybuje jakiś kanał, to się dostaje powiadomienia o nowym filmiku, więc tak coś dostałam i tak to był mój dzwonek na powiadomienie. Więc przepraszam was bardzo. I tak, przechodząc dalej do szamponu, to jest Today, nie wiem. To szampon, ja go jeszcze nie używałam, bo teraz używam Head & Shoulders. Ale pierdzi to. To. Właśnie i to jest taki, o taki, ale to pierdzi. Zawsze takie coś jest. I tak, to jest szampon. Ja go nie używałam jeszcze, ale to jest, dostałam go od babci z Niemczech. Tak, Volume. I ostatnim już produktem, rzeczą, to jest żel do włosów. Uwaga. Loretto też. Więc tu mam spray Loretto, a tu żel do włosów Loretto. Bardzo lubię Loretto. Mocne utrwalenie bez sklejania włosów. Tak, właśnie. Ja go rzadko używam, bo używam sprayu, lakieru do włosów, a nie żelu. Ale jest mocny. Można go kupić w Rossmanie, tak myślę. Polecam. Taki ładny tu kolor, taki kryształki w tym pomelki. Może ja wam dla was to otworzę. Jest taki żelik. Żel. I tak, to było na tyle. Jeżeli się spodobało, to poproszę łapkę w górę, komentarz, czy właśnie chcecie filmik z, żebym nagrała w jakimś odcinku i pokażę wam mój pokój i se porównacie ten mój, ten pokój, co teraz mam i ten, co będę miała. Więc piszcie w komentarzach. Do zobaczenia!